Myślę, że czas jasno powiedzieć, że raczej gdzieś chyba wcześniej zaplanowany, bo jak sami Państwo wiecie, no raczej nikt tak z marszu do pierwszego lepszego mieszkania do nas nie zapuka, nie podda się pod auspicjami policji, a następnie będzie szukać czegoś, co z góry wie, że najprawdopodobniej w tym domu jest, czyli jakiejś tam znacznej ilości pieniędzy. Więc powiem szczerze, sprawa dosyć ciekawa. Powiem tak, no, są wyznaczeni policjanci, czeka nas dużo pracy typowo wykrywczo-operacyjnej i taki kierunek tej sprawy został nadany. No, dajmy popracować, sam jestem ciekaw i będę to na pewno, zarówno jak i mój zastępca, zainteresowany tą sprawą, dlatego że no, charakter sprawy jest nietypowy, no, a z drugiej strony zależy nam na tym, żeby właśnie mieszkańcy nie obawiali się, że grasują jacyś przebierańcy policyjni, prawda? Stąd ja tutaj już prosiłem rzecznika mojego, czy oficera, żeby też z Państwem zrobić taką krótką informację, żeby w ogóle przybliżyć też mieszkańcom, jakie są procedury, kiedy przychodzi policja po cywilnemu, co powinien zrobić policjant, na czym polega podstawy do przeszukań, ponieważ ta sprawa jasno pokazała, że znów to, co właśnie Pan przed chwilą powiedział, nieznajomość prawa szkodzi, czyli mieszkaniec, znając ogólnie prawo, możliwość przeczytania sobie kodeksu postępowania karnego, co to jest instytucja przeszukania, jakimi dokumentami policja może operować przy przeszukaniu, a przede wszystkim w którym momencie, kiedy powinien policjant pokazać legitymację służbową i tak dalej, i tak dalej. Więc nie ukrywam, że tu prosiłem oficera, żeby również taką informację zamieścić w prasie, bo uważam, to jest cenna informacja, bo jest to też jasno określone regulowaniami prawnymi i policja do tego się musi stosować. Moja Oleśnica.pl